Mówi się, że Wielkopolska w nowej perspektywie unijnej dostanie nieco ponad miliard euro. To o 56% mniej środków niż w poprzednim rozdaniu. Wynika to ze wzrostu PKB w przeliczeniu na mieszkańca. Wielkopolska należy teraz do grona regionów przejściowych, więc wysokość przyznawanej kwoty będzie niższa. Marszałek Marek Woźniak zwraca jednak uwagę, że nie wszystkie obszary województwa rozwijają się tak samo. Te dane statystyczne dotyczące całości regionu, one oczywiście nie widzą tych zróżnicowań, które są wewnątrz, a one są w każdym regionie. Natomiast oczywiście w Wielkopolsce one są bardzo znaczące, bo między tym, jaki jest dochód na głowę mieszkańca w Poznaniu, a tym, jaki jest między Koninem a Piłą, to są znaczące różnice. Mniej pieniędzy oznacza mniej inwestycji, chociażby w drogi, kolej czy służbę zdrowia. Stąd apel marszałka, ale także niektórych parlamentarzystów, samorządowców i przedsiębiorców o zwiększenie puli środków unijnych dla regionu i przedstawienie przez rządzących metodologii przyznawania pieniędzy dla poszczególnych województw. Na takim podziale funduszy mają ucierpieć również lokalne firmy. Uznaliśmy, że to będzie nierówna konkurencja, jeżeli firmy w innych województwach będą miały więcej zleceń, będą dostawały nawet prawie trzykrotnie więcej środków unijnych niż firmy z Wielkopolski i stwierdziliśmy, że tak być nie może. Apel skierowany jest do premiera oraz parlamentarzystów Zjednoczonej Prawicy z województwa. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Marcin Porzucek zapewnia, że dodatkowe pieniądze dla Wielkopolski się znajdą, a szczególnie dla jej biedniejszych części. W ocenie parlamentarzysty do tej pory największy strumień pieniędzy płynął do Poznania. Teraz ma to się zmienić. Pieniądze dla Wielkopolski to nie są wyłącznie środki na regionalny program operacyjny, ale to są także środki będące w dyspozycji rządu i z całą pewnością szeroki strumień popłynie do naszego regionu. Jestem przekonany, że samorządowcy, szczególnie ci, którzy nie są związani blisko z Platformą Obywatelską, przekonają się, jak sprawiedliwie będą dzielone. Do podziału pomiędzy wszystkie województwa jest jeszcze ponad 7 miliardów euro. Te pieniądze mają zostać rozdysponowane w ramach kontraktu programowego, czyli umowy pomiędzy rządem a marszałkiem województwa, w której zostaną wskazane konkretne inwestycje. Źródłem ich finansowania będą właśnie dodatkowe środki na program regionalny.